Cześć, witajcie na wideotesty.pl. Zapraszamy Was dzisiaj na recenzję monitora dla graczy IAMA ProLight GB2488HSU. Jest to model kosztujący jakieś 1200 zł. Charakteryzuje się on matrycą TN o czasie reakcji 1 milisekundy, rozdzielczością 1920x1080, częstotliwością odświeżania wynoszącą aż 144 Hz, ma także technologię Flicker Free oraz wiele przydatnych wejść i wyjść. Pokażę Wam teraz, jak można regulować monitor IAMA ProLight GB2488HSU. Przede wszystkim możemy regulować jego nachylenie. Możemy go także podnieść do góry. A następnie obrócić w trybie pivot. Menu monitora jest dość rozbudowane, a jednocześnie przyjazne dla użytkownika. Wszystkie przyciski są sensorowe, wystarczy delikatnie dotknąć, żeby uruchomić funkcję. Pierwsza rzecz w menu to regulacja obrazu. Wchodząc tutaj możemy ustawić kontrast, jasność, włączyć także tryb Overdrive, który przydaje się przy szybko ruszających się dynamicznych obrazach. Oczywiście takimi obrazami są gry komputerowe. Możemy także podwyższyć kontrast oraz skorzystać z ustawień trybu Eco. Mamy trzy poziomy trybu Eco. Jeśli siedzimy w ciemnym pomieszczeniu, żeby nie wysilać naszych oczu, wtedy warto sobie zmniejszyć to podświetlenie. Fajnie, że mamy aż trzy takie predefiniowane tryby, ponieważ to się bardzo przydaje. Kolejne menu to wybór wejścia. Monitor posiada ich całkiem sporo. Regulacja audio. Tutaj możemy ustawić poziom głośności dla wbudowanych głośników w monitorze. Możemy także całkowicie je wyłączyć. Zapisanie ustawień użytkownika pozwala zapamiętać to, co aktualnie ustawiliśmy. Wybieramy wtedy użytkownika, dajemy OK i mamy zapisane aktualne ustawienia. Możemy to sobie zrobić dla trzech profili, co oczywiście bardzo się może przydać. Możemy stworzyć na przykład swój własny tryb eko, swój własny tryb do gier oraz tryb do normalnego użytkowania. Kolejna funkcja to ustawienia kolorów. Możemy zdefiniować je sami lub użyć predefiniowanych. Są to kolory ciepłe, standardowe oraz zimne. W ręcznych ustawieniach mamy przede wszystkim tryb Eye Style, gdzie możemy skorzystać z kilku zaprogramowanych już trybów. Tryb standard, gry sportowe, FPS-y, gry strategiczne, tekst oraz trzy tryby użytkownika. Możemy dopasować także głębię czerni. Kolejna pozycja to konfiguracja menu. Możemy tutaj dopasować sobie wszelkie ustawienia, chociażby język. Standardowo jest angielski, po chwili już znalazłem język polski i wszystko stało się o wiele prostsze. Możemy także zmienić pozycję naszego menu. Włączyć wygaszacz, tło, logo startowe oraz to światełko tutaj. Możemy je wyłączyć albo włączyć, jak komu wygodnie. Informacje, czyli model monitora, taktowanie, aktualna częstotliwość oraz rozdzielczość. Możemy także przywrócić ustawienia fabryczne i wszystko zresetować. Tak więc jak widzicie, menu tego monitora jest naprawdę bogate, a możemy tutaj wejść jeszcze w skróty. Naciskając od razu pierwszy przycisk, mamy wybór wejścia. Naciskając w górę, mamy głośność. Naciskając w dół, mamy dostęp do trybów Eye Style. Aby wyłączyć monitor, wystarczy dotknąć. Na boku monitora mamy kilka przydatnych wejść. Przede wszystkim wejście, które połączy monitor z naszą kartą dźwiękową, tak abyśmy mogli korzystać w ogóle z głośników tego monitora. Górny slot to wejście słuchawkowe. Jeśli nie mamy łatwego dostępu do panelu naszej obudowy, możemy podłączyć słuchawki do monitora. Następnie mamy dwa porty USB w standardzie 2.0 oraz port, za pomocą którego zasilimy te dwa USB. W zestawie jest specjalny kabel, który musimy to połączyć z naszym komputerem. Z
dowolnym wyjściem USB. Tak więc mamy tutaj mały hub USB, który oczywiście zawsze się przydaje. Można tutaj podłączyć na przykład jakąś kartę sieciową czy czujnik myszki. Na pewno znajdziemy do tego zastosowanie. Na spodzie monitora znajdziemy dwa wejścia HDMI, wejście DVI oraz wejście na DisplayPort. Odrobinkę dalej mamy zasilanie. I zabrakło także miejsca, przez które możemy przepchnąć nasze kable, tak żeby je zorganizować. Zobaczmy jeszcze, jaki będzie pobór prądu monitora. W tej chwili wyświetlany będzie dynamiczny trailer w wysokiej rozdzielczości. Mamy tryb FPS-owy, 144 Hz. Na monitorze rozdzielczość Full HD. No i także włączone głośniki, które też kilka wat pobierają. Jak widzicie, trailer jest odpalony, a pobór naszego monitora wynosi 37-38 W. Tak więc 38 W to był najwyższy zarejestrowany pobór prądu tego monitora. Natomiast jeśli włączymy sobie jakiś tryb eko, chociażby wyświetlanie tekstu, gdzie kontrast jest niższy, jasność również spada, to robi nam się z tego 25 W. Natomiast jeśli użytkujemy monitor wieczorem, możemy zastosować tryb eko 3 i wtedy pobór prądu spada jedynie do 17-18 W, co jest świetnym wynikiem przy monitorze o przekątnej 24 cali. Przy okazji możecie sprawdzić, że cały czas mieliśmy włączony tryb 144 Hz. W tej chwili przestawiłem na 60 Hz, nadal mamy tryb Eco 3. A nasz pobór spadł jeszcze o kilka wat. No i pora na podsumowanie. Monitor IAMA ProLite GB2488HSU według mnie to świetny sprzęt. Tak więc jeśli jesteście graczami, uwielbiacie gry komputerowe oraz oglądanie filmów na komputerze, ten monitor jest wręcz dla Was stworzony. Ze swojej strony bardzo polecam. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji. Więcej informacji jak zwykle na portalu wideotesty.pl w pełnej recenzji tekstowej. Link do tej recenzji znajduje się w opisie filmu. Zachęcam do wchodzenia. A tymczasem pozdrawiam Was, cześć!